Siemanko, siemanko, 29 grudzień bodajże i ostatnia wizyta w nowym, kurde, wróć, w starym roku na polach. Działka po rzepaku, tutaj był dawany obornik, z tej strony mamy pszenicę Fox. Przejdziemy sobie za rów, kurde, przeskoczymy chyba. O. Fox również na poprzeczniaku tutaj. A jakby o, po tej stronie rowu Fox oraz na poprzeczniakach. Natomiast tutaj dalej mamy buldożera z IGP. Kurczę, no tutaj wygląda to bardzo ładnie, naprawdę. Tam dalej widać, widać. Już też jest Foxem przesiane na troszeczkę słabszej ziemi i tam ten Fox, no widać, bardziej zareagował na gorszą ziemię. Natomiast mimo wszystko wydaje się, że w chwili obecnej wygląda bardzo dobrze na tym polu. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Fox też ma chyba niższą zimotrwałość od buldożera, o ile dobrze kojarzę, więc też może troszeczkę zareagował na te niskie temperatury, chociaż myślę, że nie, bo była okrywa śnieżna. Raczej powinno być wszystko ok. Pszenica siana w ilości 250 sztuk na metr kwadratowy. Tutaj stanowisko po rzepaku. Ten rzepak nie planował za jakoś za bogato. Z 3 tony 300 kg z hektara. Pod rzepak nawożenie takie robione normalne. Polifoska przed siewem, RSM. No plony nie były za bogate, więc pod pszenicę nie poszło żadne nawożenie mineralne. Natomiast był zastosowany obornik, czyli w sumie nawet lepiej niż granula, no bo jednak w oborniku mamy wszystko, prawda? Wszystkie składniki, mikroelementy, no wsio. I to w takiej dosyć sążnej dawce, tak może, nie wiem, ze 40 ton, aż sążna, wiem, że tu zaraz krowiarze powiedzą, o panie, ty żeś sążną dawkę widział, jak świnia niebo. Znaczy na ten moment dobrze to wygląda, tak jak wspomniałem. Odchwaszczanie jesienią ekspert z kompletem, ale powiem wam ciekawostkę, że gdzie więcej obornika, na przykład właśnie tam, gdzie jest tak, o, gdzie jest tak jasno, tam dawałem zdecydowanie więcej obornika, no bo słabsza ziemia, wolniej jeździłem, chciałem, żeby to było dobrze nagnojone. I tam, gdzie tego obornika jest sporo na wierzchu, bo tutaj zobaczcie, pojedyncze, o, kawałeczki obornika się znajdują. Obornik mieszany kultusem, więc zobaczcie, nawet wcale tego jakoś bardzo dużo tutaj nie ma. To powiem wam, że pod tymi, tam jak jest więcej tego obornika, to spod obornika wychodzą chwasty. Więc prawdopodobnie trzeba będzie się przygotować na poprawkę wiosenną nad chwasty dwuliścienne przede wszystkim. Zobaczymy, czy w tych miejscach nie widzą też jednoliścienne. Skoczę sobie też tam przez drogę. Mam samochód stać koło tych paneli. Tam mam przynżyto po kukurydzy. Także zobaczę też, jak wygląda przynżyto. Natomiast, no mówię, zobaczcie, tu na poprzeczniaku to już w ogóle jest zgęstwina. Natomiast tak ogólnie w łanie i tak wygląda to naprawdę, uważam, że bardzo dobrze. Pole po kukurydzy. Tak jak wcześniej wam wspomniałem, zasiane przężytem. Przężyto odmiany medalion. I co? I zaczyna wschodzić. Zaczyna wschodzić. Późno było siane jak na przężyto. Nawet bardzo późno. Natomiast no, były różne tutaj rozkminiania na ten temat, co tutaj zasiać. Słaba działka, duże zniszczenia w kukurydzy po zwierzynie. No i w końcu doszedłem do wniosku, że jednak spróbujemy przężyta. Zobaczcie, zaczyna się rządkować. Także coś z tego będzie, coś z tego będzie. Tutaj było stosowane wapno. Co tu było stosowane? Standard kalk. Tak, po tam 2-2,5 tony, niecałe na hektar, więc już jesienią sobie odpuściłem jakiekolwiek nawożenie typu polifoska i tak dalej. Na pewno by się przydało na tym polu, natomiast chyba jednak ważniejsze właśnie jest uregulowanie tego odczynu, no bo co nam doda, że nawieziemy tutaj nie wiadomo ile i jakich nawozów, jeżeli odczyn na niektórych kawałkach jest nawet koło 4, gdzieś tam koło 5, no a zdecydowanie jest to bardzo niekorzystne, ponieważ przyswajalność nawozów w takich zakwaszonych glebach bardzo drastycznie nam spada. Nie będę za dużo chodził, bo wiatr wieje i może spaść nawet tam do
60, 70, nawet i do 80%, czyli jak zastosujemy, strzelam 100 kg na hektar, to tak jakby tylko 20 było wykorzystane. Dlatego najpierw trzeba uregulować odczyn. To, że ono kiełkuje, już cieszy. To już jest git. To już cieszy, tak? Jeszcze uda się, że gdzieś tam przed końcem roku te nasiona pokiełkowały, może częściowo powychodziły. Nie są to może w 100% wschody, ale w dalszym ciągu już te rośliny powschodziły i jak przyjdzie tylko wiosna, jakieś tam dodatnie temperatury, chociaż teraz cały czas temperatury są dodatnie, nawet w nowym roku, już na początku tego nowego roku ma być nawet kilkanaście stopni, więc to będzie cały czas rosło i tak jak dla tamtej pszenicy te temperatury dodatnie nie są korzystne, tak tu dla tego pszenżyta jak najbardziej tak. Na kolejnym polu pszenica wysiewana na materiał siewny, odmiana Pallas. Jest to odmiana, która toleruje niższe pH, a dobrze się składa, bo to jest jedno z pól, które było kupione w 2021 roku, gdzie pH jest właśnie nieuregulowane jeszcze. Powiem Wam szczerze, ma bardzo ładny, zresztą chyba to widać, zielony kolor. Tutaj tak jak u mnie w zbożach, po rzepakach, nic, żadne nawożenie nie zostało zastosowane. Jedynie co, to działka została odchwaszczona. No w chwili obecnej nie widzę żadnych chwastów. Tutaj znowu też ekspert z kompletem. Także no czysto jest. Naprawdę jest czysto. Dobrze to wygląda. Siana była w październiku. Jakoś pierwsza dekada października, nie pamiętam dokładnie. Ale wygląda naprawdę przyzwoicie. No i teraz pole, które bardzo wielu z Was interesuje, mianowicie pszenica zasiana po zlikwidowanym rzepaku, który to rzepak był potraktowany do glebówką. Tu jak widzimy, poprzeczniak zrobił się żółty, ale to chyba bardziej zasługa wilgoci, no, która męczy rośliny. W ogóle jest mokro, tu była robiona melioracja, tutaj również jest wąż położony i tam jest odprowadzone do rowu. Natomiast przejdę się kawałek dalej za to, powiedzmy, mokre i zobaczymy, jak tam dalej to pole będzie wyglądało. No strasznie jest mokro. O, nowe filcaczki sobie kupiłem dzisiaj. No i zobaczcie, tu akwan wygląda już, powiedzmy, w tych miejscach, gdzie wilgoć nie męczy pszenicy. Przypominam też, że tutaj na próbę zostało mi troszeczkę tego, no, oprysku na chwasty. Jedną ścieżkę przejechałem, żeby zobaczyć, czy ta pszenica w jakiś sposób zareaguje. Wiecie, raz, że były zastosowane środki doglebowe w rzepaku. Dwa, no teraz zawsze ta chemia na chwasty gdzieś tam działa na... O, za ręki. Biegną. Działa na roślinę uprawną. No i w tym wypadku można by powiedzieć, że ja żadnego efektu dodatkowej fitotoksyczności nie widzę. Mało tego, jestem w stanie w chwili obecnej stwierdzić, że organoleptycznie absolutnie nie ma żadnych jakichś takich efektów przypalenia, no czegoś, czego byśmy nie chcieli, żeby się pokazało na roślinach uprawnych. Bardzo, bardzo dużo kamieni, pewnie kojarzycie, ja tutaj mówiłem, że to było takie bagno, tak naprawdę ten dołek tutaj do tej studzienki, to było bagno i to bagno było zasypywane, jak u nas remontowali, zanim pendolino zaczęło jeździć, tutaj właśnie tory kolejowe, no to te jak tam się ktoś dogadał, gdzieś tam sprzęt trzymali ci budowlańcy, no to na przykład dogadywali się z ludźmi i wywozili ziemię, którą zbierali, no i tutaj właśnie tak też było zrobione, że ta ziemia, która była zebrana ze skarb, została tu wywożona, stąd te wszystkie ziemia, nie tylko jak widać, stąd te wszystkie ilości kamieni, my tutaj kupę naprawdę bardzo, bardzo dużo i to liczone w przyczepach, wywoziliśmy takich betonów zbrojeniowych, zazbrojonych, nie wiem w sumie z czego, gdzieś tam pewnie, pewnie z jakichś tam przepustów i tak dalej, bo oni to wszystko nie patrzyli, kopali. No i nie jest to pole odchwaszczone właśnie. Tutaj odmiana Artist, odmiana, która
którą bardzo dobrze wspominam z roku 2020. No tutaj będzie miała trudne warunki, bo raz, że stanowisko pszenica po pszenicy, dwa, że po zlikwidowanym rzepaku, gdzie ta chemia była zastosowana, częściowo, bo zabrakło, mówię dlatego częściowo, zabrakło nawozu, gdy był siany rzepak, dawaliśmy w podsiewacz, że tak powiem, w łapłę 150 kg polifoski szóstki. No i częściowo ta polifoska nie była zastosowana, także zobaczymy, jak ta pszenica zareaguje, czy w ogóle w jakiś sposób zareaguje. No i dodatkowo przed siewem wapno Nordkalk. No i zobaczcie, ona tutaj ma trzy liście. No choć trochę za głęboko tutaj zasiana, ewidentnie. I to też bardzo negatywnie na pewno będzie wpływało. O, zobaczcie, jaki węzeł krzewienia daleko wypuszczony. Tak naprawdę to jest najgorsza faza na przezimowanie, bo roślina przechodzi z fazy trzech liści do czterech, zaczyna się krzewić, zaczyna teraz ciągnąć z korzeni, a nie z ziarniaka. Natomiast jak tutaj siałem, to było też mokro, troszeczkę wyrzucało się tej pszenicy na wierzch, dlatego też postanowiłem, o, jest i pendolino, postanowiłem głębiej siać. No i widzimy, z jednej strony fajnie, bo rośliny były wszystkie umieszczone w glebie, z drugiej strony, jak widać, nie jest to nic dobrego dla krzewienia. Roślina niepotrzebnie traci energię na wytworzenie, tak prawdopodobnie będzie, dodatkowego węzła krzewienia, właśnie z tego powodu, że było za głęboko zasiane. Widać, że tu sarny też chodzą, natomiast o, gdzie było płycej, to już rośliny się krzewią. Ale w dalszym ciągu trzeci liść, także myślę, że nie będzie najgorzej. Tutaj dosyć też gęsto siane, bo 400 roślin na metr kwadratowy. W chwili obecnej tego nie widać, żeby tak było gęsto zasiane. Natomiast jakby też nie widać, co najważniejsze, tych negatywnych oddziaływań wcześniej zastosowanych środków ochrony roślin. Wybaczcie za wiatr, tutaj myślę, że będzie najmocniejszy. Jedno z pól, na których zasiany jest banatus, po rzepaku w ilości 250 sztuk na metr kwadratowy, też jesienią tylko i wyłącznie odchwaszczony i w sumie nic więcej, żadne nawożenie przedsiewne. Czekajcie, jak to było? Karier kultus siew i odchwaszczenie i to wszystko. Plantacja wygląda bardzo ładnie, tu również z przeznaczeniem na materiał siewny. Rośliny są bardzo ładnie porozkrzewiane. Nie wiem, ale ile to ma rozkrzewień, ale ma bardzo ładny system korzeniowy, bo już go kiedyś tam wyrywałem sobie wcześniej. Tu mamy 4 rozkrzewienia, tu mamy 3, a tu mamy zdecydowanie więcej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 rozkrzewień, także zdecydowanie na pewno za dużo. Och, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Natomiast na tym polu mamy pszenicę po kukurydzy, odmiana Wenecja, 380 sztuk na metr kwadratowy. Akurat w tym miejscu ścieżka technologiczna, widać z tej i z tej strony niezasiane pasy. Bardzo ładnie wschodzi, szczególnie pod słońce, widać na górce, bardzo ładne wschody. Teraz ma być jeszcze parę dni ciepłych, także naprawdę fajnie to wygląda i myślę, że niedługo zrobi się ogólnie zielono na tym polu. No jestem zadowolony z tego. Pomimo tego, że zobaczcie, jaki tu jest znowu bałagan standardowo po kukurydzy, jak to umie, drugi rok z rzędu. Natomiast o, bardzo ładne rządki. No super, naprawdę super.